Strażacy mieli przed sobą 4 akcje ratunkowe. Były to m.in. zderzenie osobówki z szynobusem na przejeździe kolejowym, ugaszenie pożaru wagonu czy zneutralizowanie wycieku kwasu siarkowego z wagonu kolejowego. Organizujemy po to, żeby sprawdzić poziom przygotowania ochotników do działań ratowniczo-gaśniczych. No, mają wyszkolenie odpowiednie do tego, żeby podjąć różne działania, dlatego też te nasze epizody staraliśmy się tak przygotować, żeby mogli wykorzystać swoją wiedzę, swój sprzęt nowoczesny, który posiadają. Ćwiczenia odbywają się zawsze według wcześniej ustalonego scenariusza. Epizody i założenia są przygotowywane pod kątem właśnie sprzętu, jaki ma jednostka OSP. I to są różne epizody. Na każde ćwiczenia są praktycznie inne, także nie wiedzą, czego się mogą spodziewać na miejscu, co im przygotowaliśmy i jaki sprzęt tam będzie musiał być wykorzystany. Chociaż były to tylko ćwiczenia, strażacy na wszelkie dyspozycje czekali w pełnej gotowości. My zawsze musimy być przygotowani na działania i na ratowanie życia, zdrowia ludzkiego, niesienie pomocy, tak? Także jesteśmy zawsze gotowi do podjęcia wszystkich działań. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkich akcji przewidzieć, co się w przyszłości wydarzy, ale oczywiście jesteśmy w stanie sprawdzić siebie i współpracę z współpracującymi jednostkami. Podczas szkolenia strażaków obecni byli tak zwani rozjemcy, którzy bacznie obserwują działania pożarników podczas akcji. Patrzymy na ręce ratownikom. Patrzymy na to, jak wykonują swoje czynności ratownicze. Muszą one być wykonane wszystkie z procedurami. Sprawdzamy sposób zabezpieczenia ratowników, łączność. No, bardzo wiele elementów wchodzi właśnie w zakres takiej oceny ćwiczeń. Podczas tegorocznych ćwiczeń ze strażakami współpracowała m.in. Straż Leśna i Polmieć Trans. Ze strażakami w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasów współpracujemy od zawsze praktycznie. A dzisiejsza akcja tutaj pozwoli nam w przyszłości prawidłowo reagować na zagrożenia, które w związku z pożarami w lesie możemy spotkać. Udostępniamy infrastrukturę, po prostu przejazd kolejowy, wyłączamy z ruchu na pewien czas, żeby te ćwiczenia mogły przebiec bezpiecznie, a jednocześnie efektywnie. W tegorocznych ćwiczeniach powiatowych wzięło udział kilkudziesięciu strażaków.